Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj coś, czego już dawno u nas nie było, czyli Pokémon Go. Nie no, tak naprawdę było kilka dni temu, ja miałem dwa dni przerwy, bo nie wiedziałem, czy wam się to spodoba, czy nie. Jak widzieliście, albo i też nie, bardzo wam się to spodobało. Mi też się bardzo spodobało, więc super. Dzisiaj mam dla was coś specjalnego, specjalnie na poczet Pokémonów. Tak naprawdę nie miałem coś, po prostu załatwienia we Wrocławiu. Przyjechałem do Wrocławia. Jak widzicie, Wrocław jest piękny. Jest to jedno z najładniejszych miast, w jakich byłem. Mieszkałem tutaj rok i znowu będę tutaj mieszkał za dwa miesiące pewnie, jak miną wakacje i znowu wrócę na studia. Jestem tutaj. Dzisiaj tutaj połapiemy sobie Pokémony. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Nie wiem do końca, ile to zajmie i nie wiem, jak długo będziemy to robić, ale będziemy je łapać. Dobra, więc jak widzicie, mamy pierwszego Pokémona. Mamy też punkt informacyjny. Tablica Gadamerów. Tam jest taki ładny budynek uniwersytetu. I dostaliśmy takie rzeczy, ale pierwszego Pokémona. Nawet chyba takiego jeszcze nie miałem. To jest, a nie, to Pidgey. To Pidgey chyba miałem, nie? Trafiłem, nie wiem jakim cudem. Ona podskoczyła jak trafiałem. Jest trochę rano, bo ja dzisiaj wstałem o 6 rano, żeby tu przyjechać. Obecnie jest 9. Muszę zanieść papiery na uczelnię. Więc dlatego musiałem być tak rano. Jestem trochę taki nieżywy, nieobudzony, ale złapaliśmy Pokémona. Już go mieliśmy, już Pidgeya mieliśmy. CP73 chyba takiego dobrego jeszcze nie mieliśmy. No ale tak czy siak, już widzicie, że działa aplikacja. Łowy się udały jako pierwsze. Pójdziemy jeszcze dalej, tutaj jest dużo Pokestopów, bo jesteśmy w okolicach rynku. Zaraz pokażę wam główny budynek mojego uniwersytetu, który jest przepiękny po prostu. No i co? Zobaczymy się za chwilę. No, więc jak widzicie, budynek jest naprawdę piękny. To przypomina z wyglądu takie starożytne, kurde, jakieś budowle. Budynek jest naprawdę stary i, no nie wiem, bardzo mi się podoba. Jest tam taka piękna aula, na której zawsze są rozpoczęcia roku i, znaczy pierwszaków, gdzie jest wręczenie znaczy tych indeksów. Tam rok temu byłem. W tym roku też tam będę, bo zmieniam kierunek, więc tak zwana immatrykulacja. Jest naprawdę przepiękny budynek. Podejdę jeszcze bliżej i wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Znalazło nam krasnala wykładowca. Nie wiem dokładnie, gdzie on jest, ale go sobie znajdziemy. We Wrocławiu ogólnie jest bardzo dużo takich krasnali. To jest znane miasto z tego. I mamy kolejnego poksa. Spiroła 82. Niestety nie udało się jeszcze, ale teraz się uda. Więc bardzo dobrze. Proszę iść. Nie ma tutaj. Nie szkodzi. No, tak więc jesteśmy tutaj właśnie. Jest bardzo fajnie. Ludzie we Wrocku też są naprawdę spokojni. Widzieliście, teraz pan specjalnie się zatrzymał, żeby mnie przepuścić, żeby nie wybijać mnie z rytmu. Zrobiło mi się trochę głupio, ale no tak to właśnie jest. Pokémonów też jest tutaj bardzo dużo. Jak widzicie, też jest gym. Ja jeszcze w gymach żadnych nie walczyłem, ale u mnie w mieście są większe gymy. U mnie w mieście ja widziałem jednego Pokémona, który ma 1500 CP. Tutaj jest maksymalnie 765, co chyba nie jest jakimś wielkim wynikiem, chociaż oni mają 19 poziomy. To całkiem sporo. Ja nie będę walczył z gymami. No co, pójdziemy jeszcze poszukać trochę tych koksów. A później ja sobie tutaj właśnie do tego uniwersytetu, do dziekanatu pójdę i zaniosę dokumenty. Jak widzicie, przed nami jest kilka modułów z lurami, tych punktów, pokestopów z lurami, czyli z takimi, specjalne są moduły, które przyzywają do was Pokémony. Tu jest na przykład jeden z nich, Krasnal Pierożek, to jest jeden z nich i może tam się pójdziemy, bo tam będzie na pewno dużo Pokémonów. Po prostu ktoś wsadził do pokestopu lura, takiego jak możecie sobie odpalić sami, no i tam niby się zbliżają Pokémony, więc myślę, że tam się przejdziemy i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, czy złapiemy coś ciekawego. No ja już złapałem dwa Pokémony, których nie miałem. Ogólnie już kilka Pokémonów tutaj złapałem w tym roku, więc widać, że jest dużo więcej tego niż zawsze. Tutaj we Wrocławiu dużo nie trzeba, żeby złapać poksa. Jest kolejny Rattata. Może nie najlepszy, ale zawsze to jest. Naprawdę tutaj są piękne te ulice. Zobaczcie, jak to wygląda z tyłu, jakbym był w jakiejś Wenecji. Tutaj bardzo lubię chodzić po tych ulicach, bo rynek ogólnie jest niby ładny, ale te uliczki takie poboczne są naprawdę przepiękne we Wrocławiu. Kolejny Rattata, kolejny poks do kolekcji. No uhu, przeszedłem tylko kawałeczek i mamy dwie nowe rzeczy. Takiego jeszcze nie widziałem. To jest jakiś rzadki, patrzcie. Więc muszę go jakoś tutaj... Musi mi się jakoś udać. Ciężko się to tym operuje jedną ręką. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie i czy się uda. Niestety nie. Okej, udało się. No ciężko, wiecie, nie mogę celować tak dokładnie, ale no Pokémonów jest naprawdę masa. Kurde, no nie. A ja nie mam czym go chyba nakarmić, nie? Bo nie mam żadnych tych. Kurde, więc muszę trenować. O, ciężko mi się jedną ręką tym steruje. Trafiłem? Nie trafiłem. Czyli on zaraz nam ucieknie chyba. Trafiłem. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Znowu niestety się nie udało.
Dobra, już chyba czwarty raz nam wszedł, ale znowu pewnie ucieknie, no. No nie, no nie umiem, no. Jedną ręką jest bardzo ciężko. Dobra, poczekajcie, schowam na chwilę aparat. Dobra, jak widzieliście, udało nam się go złapać. Niestety kurier prawie mnie pobił, bo myślał, że robię mu zdjęcia. Więc to była bardzo dziwna sytuacja. No ale tak to jest, jak się kręci w wielkim mieście, gdzie jest pełno ludzi. Ludzie nie zawsze rozumieją. W naszym kraju to jest takie dziwne, jak ktoś vloguje czy cokolwiek. Na przykład w Ameryce to jest pewnie normalne, ale tutaj nie. No więc udało się go złapać. Super. Dobra, ogólnie jesteśmy zaraz koło rynku we Wrocławiu. Tam za nami, za mną, gdzie wypatrzycie teraz, jest rynek. I co ja tutaj wam więcej powiem? No tutaj są te właśnie odpalone te lury i będziemy tam zaraz szli, tylko nie wiem, czy to będę nagrywał, bo tam jest bardzo dużo ludzi, a to trochę dziwnie wygląda wszystko, więc zobaczymy. Tutaj połapię sobie na pewno kilka i wrócę do was, jak będzie troszkę mniej. W tamtą stronę jest właśnie ten lur i tam zobaczyłem już takie, był tam taki mały niebieski pokemonik. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Tam jest rynek. No więc tam jest rynek, tam są jakieś roboty odpalone. Ja tu sobie pozbieram, najwyżej zrobię wam takiegoś tam timelapsa i się zobaczymy zaraz. Dobra, jak widzicie, tutaj jest naprawdę dużo tego wszystkiego. Ten lur działa, tutaj ktoś jedzie. Ja sobie tutaj stoję przy fontannie. Tam jest fontanna. Jest to ogólnie dość popularne miejsce w Wrocławiu. No rynek, wiadomo. Tutaj Pokemona no już niestety chyba nie złapię, zobaczymy. Idzie za nami, więc go spróbujemy dziabnąć, ale no jedną ręką jest to bardzo, bardzo ciężkie, muszę przyznać. O, jakoś mi się udało go trafić. No jest tutaj tego sporo, muszę powiedzieć. Dużo więcej niż u mnie w mieście. Jest tutaj też głośno, więc nie chcę tego po prostu nagrywać. No, ale i tak jestem dumny z siebie, że się aż tak nie wstydzę, że jednak wyciągnąłem tą kamerkę przy tylu ludziach w samym rynku, w samym centrum. Ludzie na mnie dziwnie patrzą, ale to nic nie szkodzi. No, ogólnie rynek we Wrocławiu jest naprawdę piękny, więc aż szkoda mi grać, kiedy mogę wam pokazać takie piękne miejsca. No, stare kamienice, stare budownictwo. Ja naprawdę kocham Wrocław za to, jaki jest. Wiele miejsc mi się podoba, ale Wrocław podoba mi się chyba najbardziej ze wszystkich. No nie, no dobra, przesadzam. Teraz trochę koloryzuję, żeby było fajnie w filmiku. Wiadomo, są miasta, które są po prostu piękne, typu Wenecja czy inne, ale Wrocław też jest bardzo ładny, więc warto tutaj przyjechać. Jeżeli ktoś planuje, jeżeli ktoś na studia na przykład chciałby gdzieś się wybrać w jakimś tam czasie, czy za rok, czy nawet w tym roku, to polecam bardzo Wrocław. Bardzo fajne miasto. No i co tutaj się dzieje w tej grze? Nic koło nas nie ma. Zaraz tam uderzymy znowu do tego lura, bo troszkę odszedłem, żeby pokazać wam ten rynek mniej więcej. No i tam wrócę zaraz, sobie możemy już się przejść w sumie w tamtą stronę i zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało. Znowu trochę przypał to nagrywać, ale patrzcie, jest Gastly. To jest kurde jeden z moich ulubionych Pokemonów, pamiętam. Że no właśnie, znowu jest mi ciężko tym wszystkim operować, ale mam nadzieję, że to się uda. Może się udać. Raz, dwa i trzy. Mamy go. Bardzo chciałem go zdobyć. Nawet w świetnicy u mnie w mieście się pojawiał, ale w nocy zawsze i no nie chciałem wychodzić o 3 w nocy, żeby złapać Pokemona. Tym razem się udało, więc jestem bardzo szczęśliwy. Ja już chyba będę powoli stąd szedł. Powoli będę szedł tam, gdzie muszę i muszę to załatwić. Ale no bardzo fajnie. Mam kolejnego do kolekcji, nowego. Dobra, tak jak widzicie, jest jeszcze jeden nowy, którego jeszcze nie mamy. No i zobaczymy. Chyba się uda, co? Mam taką nadzieję. Zaraz stąd idę, to będzie ostatni Pokémon, jakiego tutaj złapię. I się udało. Ale fajnie, bo dzisiaj mamy dużo nowych Pokémonów. Bardzo tu głośno, bo budują jakąś scenę znowu chyba. I B... Jak to się nazywa znowu? Zaraz zobaczymy. Nie wiem, jak to się nazywa. Kurde. Trochę zmieszany. Bells Prost. 162. Bardzo fajny. Dobra, ja idę na uczelnię, więc do zobaczenia potem. Patrzcie, sorry, że tak późno, ale trochę mnie to zaskoczyło. Szedłem sobie i wykluło nam się jajko. I Silna mi się wykluła z jajka. Bardzo fajne, nawet nie pamiętałem takiego Pokemona. No, więc zaraz sobie inne jajeczko wstawimy, ale jest jakiś progres. Patrzcie, co złapałem. Nie wiem, co to jest za Pokemon. Już jest długo, dużo dłużej później niż był tamten.
niż tamte nasze przygody, ale kurde, wróciłem. Zaraz wam powiem dokładnie, o co chodzi. Dobra, jak widzicie, udało się złapać i wygląda naprawdę przekozacko. Nie wiem, co to jest za Pokémon, ale jest przekozacko. Jest Gabi. I takiej nie widzicie. No więc musiałem czekać cały dzień, bo okazało się, że na 14. Ja przyjechałem tutaj o 8 już, bo myślałem, że o 10, tak jak było w piątek. Okazało się, że od 14, więc musiałem czekać cały dzień na to. No ale to w sumie spoko. Naładowałem trochę telefon w KFC kradłem prąd. No i teraz będę jeszcze chwilę chodził, więc do zobaczenia. Dobra, tak więc jesteśmy już tutaj z Gabrysią, moją dziewczyną. Troszkę czasu minęło, odkąd się ostatni raz widzieliście. Jak widzicie, pada tutaj we Wrocławiu nieziemsko. Ostatni raz widzieliśmy się chyba około 12 czy 13. Okazało się, że dokumenty do szkoły mogę przynieść nie na 10, a na 14. Więc przyjechałem tutaj o 8 i siedziałem kilka godzin i chodziłem i zbierałem Pokémony. Nie no, tak serio nie, bo telefon mi się rozładował prawie. Co jeszcze? Zanieśliśmy już dokumenty. Spotkałem właśnie się z Gabrysią i byliśmy oglądać jedno mieszkanie, w którym będziemy mieszkać. Wyszło całkiem spoko, nie? Trochę nam się spodobało. No i co? I będziemy powoli wracać do domu. Ja wiem, że pada deszcz. Mam nadzieję, że tam nie będzie wam nic widać. No i takie małe podsumowanie wam zrobię, co dzisiaj złapaliśmy. Wejdziemy w nasze Pokémony. Wejdziemy w recent, czyli w najostatnio złapane. Złapałem tego Vulpixa. Nie wiem, co to jest za Pokémon, ale wygląda naprawdę świetnie. Ale nie wiem, czy to się nagrało dla was dobrze. Mam nadzieję, że ten deszcz nie będzie wam zbytnio przeszkadzał. Seal się nam wykluła z jajka. Horsey złapaliśmy. Horsey jest świetna też. No kilka naprawdę super Pokémonów złapaliśmy, których w domu nie ma. Gastliego, którego chciałem złapać. I tak dalej, i tak dalej. Wyszło naprawdę dzisiaj fajnie. Już prawie mam 6 level. Pewnie po drodze powrotnej dobiję. Więc mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Trochę zobaczyliście Wrocławia, zobaczyliście teraz Gabi, z którą niedługo też się pojawi odcinek na kanale. Już kilka było, więc możecie sobie sprawdzić. No i co? I to tyle. Tak, żegnamy się. Gabi tam sobie na telefonie siedzi, więc trzymajcie się, papa. Dobra ludzie, ja już jestem praktycznie w domu. Dzisiaj wstałem o 6, wyjechałem z domu do Wrocławia o 7, jest godzina 19, więc cały dzień spędziłem w Wrocku, załatwiałem sprawy, łapałem Pokémony, ale było warto. W sumie jestem bardzo zmęczony, odzywam się do was, bo zapomniałem się pożegnać, więc chciałem wam bardzo serdecznie podziękować za dzisiejszy odcinek i za wszystko to, co dla mnie robicie, za każdą łapkę w górę, za każdą łapkę w dół, za każde wyświetlenie, więc jak zawsze. Jeżeli wam się podobało, to łapka w górę, jeżeli nie, to łapka w dół, jeżeli wam się spodobało, to zostawcie suba, ja już mi dzisiaj zmykam. Trzymajcie się, pa pa!